Dzień dobry Państwu. Jestem po raz enty na łonie przyrody, na działce moich znajomych. Dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Nie wszystko jest takie, jak nam się zdaje i słuchacie, a nie słyszycie, patrzycie, a nie widzicie. Dostaję SMS-y, a nieraz rozmowy telefoniczne, bo pan jest inny, bo panu się lepiej wiedzie, bo panu się lepiej wszystko układa, a ja cierpię, a mój mąż taki i taki, a dzieci takie, a straciłam pracę, a to wszystko panu to dobrze, bo pan widzi inny świat, bo pan jest takim, a takim, bo pan jest wybranym. Proszę państwa, wszyscy jesteśmy wybranym. Tylko zapomnieliśmy o tym. Opowiem na swoim przykładzie, jak to miałem destrukcyjne życie, ale na swój, z mojej naiwności. Chodziłem do kościoła codziennie o 9 rano, bo się odprawiała msza. Ludzie z mojej wsi zaczęli się stukać w głowę, nie dość, że nazywali mnie wariatem, to jest się i dewiantem, nie podobało mi się. W pracy, no już opowiadałem, że koledzy kpili, nie brali mnie poważnie. A ponieważ nie wiedziałem, co już robić, chodziłem w tym kościele i jak to, zacząłem uważnie słuchać czytania tak zwanych Ewangelii. Na jednej z Ewangelii było powiedziane przez Jezusa do swoich uczniów: unikajcie uczonych w piśmie, chodzących w długich szatach, unikajcie tych, którzy wychodzą na pierwsze miejsce, wsiadają w pierwszych ławach, unikajcie tych, którzy mają się za lepszych od was. Nie rozumiałem, o co chodzi. Poza tym mówił dalej: nie nazywajcie nikogo ojcem swoim, bo jednego macie ojca, który jest w niebie. Skoro tak, ponieważ bardzo czułem się poniżony, znieważony przez społeczeństwo wsi mazurskiej i w pracy, coś mogłem uczynić. Postanowiłem wstąpić do klasztoru na Jasnej Górze. Napisałem jedne podanie z życiorysem, opisałem swoją trudną sytuację. Po miesiącu czasu dostałem odpowiedź odmowną. Ponieważ nie mam ukończonej matury, nie mogą mi przyjąć. To ja znów napisałem w następnym podaniu, że będę w klasztorze jako brat służebny na najniższej kategorii. Chodziło mi o to, żeby odciąć się od społeczeństwa, od ludzi. Czułem się pokrzywdzony, niesłusznie, znieważony, zdeptany. Dostałem znów odpowiedź, że jestem za młody. Były to lata 80. Komunizm rozkwitał w tych latach. Mają się bardzo dobrze. To postanowiłem, ponieważ już wiedziałem o swoim darze uzdrowiciela i chciałem pracować z ludźmi. Usłyszałem o zakonie bonifratrów, że mają swoich lekarzy, że mają żelazy, że mają to. Napisałem do Warszawy na ulicę Karmelicką do klasztoru bonifratrów. Dostałem odpowiedź, że niestety oni nie przyjmą mnie do zakonu, bo mają już swoich zakonników, którzy pracują energiami i nie potrzebują świeckiego. I przysłali mi Nowy Testament. To tak. Tak to się zakończyło moje staranie do wstąpienia do jako brat zakonny. No i bardzo dobrze. Wziąłem się w garść, ale pamiętałem o tym, co ja stworzyłem. Że szukałem
uciekałem właściwie od swojego życia, bo chciałem wstąpić do klasztoru. I zrozumiałem jedno, swój błąd, o którym mówił Jezus, że należy unikać takich. I dalej, nie wolno zwracać się ojcze do zakonników, do kapłanów, bo jest to pogarda, pogarda dla ducha życia, dla kreatora. Zrozumiałem to. Jak wyszedłem z tego? Po prostu zacząłem się zastanawiać i w jednej ze starodawnych ksiąg, bo szukałem tego i w księgach, znalazłem, że należy sobie wybaczyć przeszłość. Przeszłość nie istnieje, a więc po co w niej tkwić? I tak, zaczynając głęboko oddychać, wyobraźni afirmując, wdycham światłość wszechświata, świadomość Chrystusową, Kreatora, wydycham degradację. Wdycham światłość wszechświata w jedności Ducha Świętego, świadomość Chrystusową, Kreatora, wydycham degradację. I tak przez około pół godziny, kiedy poczułem ogromną miłość, zacząłem. Dziękuję Ci Boże za to, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Wybaczam sobie przeszłość. Dziękuję Tobie Boże, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Wybaczam sobie przeszłość. Dziękuję Boże, że pobłogosławiłeś moje życie pomyślnością. Wybaczam sobie przeszłość. I tak dalej. I proszę Państwa, mówię to po to, żebyście wiedzieli, nie wolno się poddawać. Każdy żyje w destrukcji w tym świecie. Ten świat, Matrix, to destrukcja, a słuchając innych, nie zawierzając sobie, tylko słuchając na YouTubie, różnym samozwańcom, jasnowidzom, nauczycieli, guru, wpadniemy z jednego matryksa w drugi, tylko bardziej subtelny. Trzeba się wziąć w garść i zawierzyć wyłącznie sobie, w swoim własnym sercu. Zawierzyć, nie poddawać się. Modlić się w swojej świątyni, o której mówił Jezus. Mówię wciąż o Jezusie, bo to mój nauczyciel, boski brat, kreator. Ja innego nie mam, tylko On jest. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Do widzenia.